W lipcu to wiadomo, że piłkarska kompletna nuda. Żeby zobaczyć jakiekolwiek spotkanie, to trzeba było naprawdę zrobić porządną ewolucję typu stójka na fiucie. Kilka spotkań udało mi się jednak dotrzeć. Co ciekawe, były to spotkania w ramach czterech różnych rodzajów rozgrywek. Zacznijmy od baraży. Dzyrenka Sako Sztiele, Ludzianka Prigdołowa. Spotkanie o utrzymanie w siódmej lidze, czyli w klasie A okręgu piotrkowskiego, rozegrano na stadionie Gerlacha w Drzewicy. Nie wiem, czy tylko ja mam takie wrażenie, ale to koło na środku boiska to mogło być takim cyrklem jakimś troszeczkę rozregulowanym, malowane. Zajmijmy się przez chwilę tym, co działo się na boisku, a tam pełna Brazyliana. I znowu styl brazylijski, kurwa. I to bez jaj. W ataku zespołu Luciążanki Przygłów występuje Brazylijczyk. Ach, Brazyliano! No, pokazał klasę chłopak. Być może ktoś po zobaczeniu tego krótkiego materiału demonstracyjnego stwierdzi, że warto zaproponować temu zawodnikowi grę w wyższej lidze niż siódma Liga Polska. Ma technikę. Ma tę kurwa, widać od razu. Widać, że to nie jest pola. Wszyscy wiedzą, że Paulinho, reprezentant Brazylii, grał kiedyś w ŁKS-ie i ŁKS Łódź jest sławny na cały świat. Być może już niedługo João Keller Poyo wystąpi w reprezentacji Brazylii i na cały świat będzie słynny zespół Luciążanki Przygłów. Kolejne spotkanie to mecz o puchar starosty z Kierniewickiego. GKS Gwóźdźo, Juwena, Wysokienicje. Takie zawody to idealny moment, żeby sprawdzić całą kadrę swojego zespołu. A to daj mi listę, jaki masz rezerwowy. To? Organista nie. Ksiądz zagra, tylko po mszy. No, Szomek. Kogo mamy na rezerwie? Lolka i Kucharskiego. Lolka i Kucharskiego? I Wolf tego. Nie ma nikogo. Lolek jest uprawniony, tak? Mimo że spotkanie toczyło się pod dyktando gości i oni wygrali ten mecz całkowicie zasłużenie, to trener gospodarzy nie mógł się nachwalić swoich zawodników. Nie? Bardzo dobrze. Przedobrze nawet. Patrz. Tak, brawo. Później przyszedł czas na Puchar Polski i wycieczka do słynnej Trząstawy. LSC Kraszczawa Warta Uszaków. Z tego spotkania warto zobaczyć cały 5-minutowy skrót, który kartofiskowa telewizja przygotowała. Zapraszam na ten skrót, a w miesiące będzie kilka bonusów. Po pierwsze zobaczmy, jak wygląda szatnia zespołu LZS Trząstawa. Boisko w Trząstawie jest, trzeba przyznać, dość oryginalne. Trzeba naprawdę troszeczkę poćwiczyć, żeby okiełznać tę nietypową nawierzchnię. Wejdź na niego! O, sklepki sobie zrali. Szybciej! Na niego szybciej! O, skoczy piłka. A ja nie wiem. No jak, no przecież dopiero przychodzę w środę. LZS Trząstawa ma swoją gwiazdę, to prezes drużyny Bogdan Kwaśniak. Prezes sprawuje w tym zespole wszystkie funkcje. To jest fajna drużyna, nie ma co. Pan Bogdan zajmuje się m.in. przygotowywaniem boiska. My z kamerą towarzyszyliśmy mu przy rozrysowywaniu koła środkowego. Gdzie wyjdzie ta? Tu jest siwo. To stoi w tym. Przesuwaj się w tą stronę. Przesuwaj się. Naciągnij tą kurwa! Dobra. Ten, kto nastawiał się na pośmiechujki z pana prezesa i z tego, że nie wyjdzie mu to koło środkowe, no to teraz chyba jest troszeczkę rozczarowany.
Trzeba przyznać, że wyszło wzorowo. No i na koniec zostało jeszcze spotkanie sparingowe. Ja nie lubię meczów towarzyskich, ale okazja była wyjątkowa. Pierwsze historyczne spotkanie rezerwowej drużyny Pasowi Pas. Pasowia Pas, Soko Budi Piaci. Niby zwykły sparing, ale zobaczcie, jakie bramki padały. Oj! O, to jest życiowa szansa. Ale brama! O, dobra interwencja była. Ja wiem, bramkarza nie winił. 4-2, tak? Winiłbyś bramkarza? Mówiłem, że byłem na czterech rodzajach rozgrywek, a to nieprawda, bo trafił się również piąty rodzaj. A to były już kartofiska w wersji XXL, wielka piłka. Pojechałem do Gliwic na spotkanie Pucharu Eliminacji do Ligi Europy. Piast Gliwice, Karabach Arna. Oczywiście nie będziemy tu analizować przebiegu gry, bo to już zostało mówione wszędzie. Ja chciałem zwrócić uwagę tylko na pewną reklamę. Nieważne z jakich powodów, ale wiadomo, że kibice Piasta Gliwice nazywani są kurczakami, zwłaszcza przez kibiców Górnika Zabrze oni są tak nazywani. No i tu podczas spotkania Piasta z Karabachem na stadionie zadebiutowała nowa reklama. Dobra, to żeby było na tyle tego pierdzielenia, nie? Do widzenia.